To było Szczęście marzeń w reżyserii Natalii Gulczyńskiej i Martyny Kowalczyk. Czym są dla Was marzenia i jaką rolę pełnią one w Waszym życiu? Chciałabym, żeby kilka osób się wypowiedziało. Nie wiem, czy sama zacznie i polecę to dalej. Dobrze, to tak. Zacznijmy od tego, że marzenia. Przypuszczam, że każdy na tej sali ma jakieś marzenia. Czy one są bardziej prawdopodobne, czy mniej prawdopodobne, to one są bardzo ważne z tego względu, że to one kształtują nasze wyobraźnie, to one nas w ogóle kształtują, pozwalają nam wyznaczyć jakieś cele. Przykładowo, dam tu taki przykład, że ja chcę stać lekarką i na przykład do tego mogę dążyć, a mogę też chcieć latać. I tutaj pod tym aspektem nie jestem w stanie tego w ogóle wykonać, lecz mogę znaleźć zajmienie. Mogę na przykład polecieć samolotem, przykładowo, może to nie jest to samo, ale na paralot nie mogę polecieć, a lekarzem mogę zostać realistycznie. Trzeba jakby wierzyć w nasze marzenia, w te, które wiemy, że się mogą spełnić. To są praktycznie 90% naszych marzeń może się spełnić, więc po prostu marzmy i spełniajmy te marzenia, ponieważ no życie bez marzeń byłoby, nie byłoby go tak naprawdę. No nie oszukujmy się, od zawsze są marzenia w naszym życiu. I jeszcze chciałabym poprosić Martę Klimek na scenę. A to tak, jeszcze zaprosiłam naszą Martę tutaj Klimek, ponieważ ona w ostatnich dniach ogarnęła nas, że tak to nazwę, zajęła się kontrolowała trochę z tekstem. Tutaj jak nie było techniku, nam puszczała muzykę, więc bardzo Ci dziękujemy. No ja powiem trochę krócej. Dla mnie marzenia są po prostu ucieczką od rzeczywistości. Marzenia są tym, co tak naprawdę sprawia, że nasze życie staje się w pewnym sensie magią. Bo marzenie to jest cel, który sobie wyznaczamy. Cel, który czasem wydaje się niemożliwy do zrealizowania, ale w miarę naszego życia, w miarę tego, jak zaczynamy wierzyć, naprawdę wierzyć w to, że on się może spełnić, to on staje się możliwy, cokolwiek by to nie było. I to tak naprawdę jest takie niesamowite w naszym życiu, w życiu człowieka. Bardziej prozaiczne pytanie. Skąd się w ogóle wziął pomysł na cały spektakl? To może zacznijmy od samego początku. Po tym, jak okazało się, że festiwal jest za 2 miesiące, a my dalej nic nie mamy, postanowiłam, że w sensie wszyscy postanowiliśmy, że musimy coś zrobić i to jak najszybciej, bo czasu zostało mało, a pomysłu nie było żadnego. I kiedy się o tym dowiedziałam 2 miesiące temu, że nasz debiut jest za 2 miesiące, a my dalej nic nie mamy, to uznałam, że wezmę to na siebie i zrobię to. Napiszę ten scenariusz, wysiadłam w nocy i napisałam. Tak naprawdę wzorowałam się na różnych bajkach. Tutaj jest nawiązanie przede wszystkim takiej bajki o sztuksowym pantofelku. I to było o księżniczkach, które w nocy wychodziły przez drzwi, żeby tańczyć. I uważam, że
ona, ta bajka, może opisywać marzenia, ponieważ możemy przejść przez te drzwi i całkowicie w innym świecie się znaleźć. Następnym nawiązaniem tutaj do baśni już tym razem było nawiązanie do Sinobrodego, który był tutaj jakby ubrany jako ten brak marzeń. Myślę, że większość z was zna baśnię o Sinobrodem, więc wie, dlaczego ta postać jest w pewnym sensie negatywna, jednak można znaleźć też pozytywę. I głównym zamysłem naszego przedstawienia była dobra zabawa, ale też zabawa z przesłaniem. Ja bym się chciała spytać, dla kogo chcielibyście skierować swój spektakl, swoje przesłanie, do jakiej widowni, do jakich typów ludzi? Każdy tutaj znalazł coś dla siebie i myślę, że to jest do każdej kategorii wiekowej. Niektóre sceny mogą być trochę bardziej drastyczne, że tak to nazwę, ale myślę, że to nie będzie w niczym przeszkadzać. Ja mam pytanie co do postaci staruszki. Kogo ona przedstawia, kim tak naprawdę jest? Bo przychodzi w nocy i jest dość tajemnicza. Dziękuję. To tak, postać staruszki była takim elementem, miał ustroj humorystycznie, myślę, że trochę to wyszło, trochę takie przedstawienie marzeń w innej odsłonie, bo marzenie przeważnie, przynajmniej mi się kojarzą z taką młodością przede wszystkim. A tutaj jednak staruszka i tak dalej. Więc tak, uważam, że ona była tym posłańcem tych wszystkich marzeń. Ona to jakby wszystko aktywowała. Dzięki temu, że my jej pomogłyśmy, ona zauważyła w nas coś niezwykłego i dała nam po prostu marzenia. Teraz przejdziemy do pytań od publiczności. Ja Frankę, trzecia B. Trzecia B duże. Ja się chciałam zapytać, jak wam technicznie to czas z przebieraniem się? Bo macie tyle kreacji, tyle strojów i w mgnieniu oka się nie przebieraliście. Jak to zrobiliście? Jak to pracowaliście? A więc wyglądało to tak, że dziewczyny tańczące miały więcej do przebierania i działo się wszystko za kulisami, dosłownie tutaj. Przebierałyśmy się na tych schodach. Jak która się zdążyła, to portki tutaj, przy samych kulisach, no i na scenę. I tak naprawdę to tyle. Zacznę od tych, którzy są najbliżej. Michalina Wójcik, również trzecia, duże B. Ja odrobinę będę kontynuować, bo tak ogromne po prostu wrażenie wypadło to, ile kreacji zaprezentowaliście. Zobacz, nie będziemy wchodzić, czy wszystkie należą do was, czy na przykład coś wypożyczaliście też, czy prywatnie wszystko. Wszystko należy do nas, nie wypożyczaliśmy nic. Natalia Nauser, gość. Mam pytanie odnośnie choreografii. Czy sami wymyślaliście, czy jednak się inspirowaliście czymś? Dziękuję. Spróbujcie przez mikrofonu. Czy to jest długa wypowiedź? Dobrze, no to choreografię wymyślałam ja, Emilka i Weronika. Duże brawa, panie. Aleksandra, trzecia B małe. Ja mam pytanie, w jaki sposób dobiera
wybieraliście muzykę? Czy ona była zawarta już jakby ujęta w scenariuszu, czy może tutaj tancerki dobierały do danych scen muzykę? Bardzo mnie to ciekawe. Dobra, już polecę. To ja dokończę w sumie wątek z tym choreografią. My muzykę do choreografii dobieraliśmy właśnie pod marzenia, na przykład do tych marzeń o podróżach, to wybraliśmy jakąś taką wakacyjną, coś w tym stylu, do marzenia o miłości, wybraliśmy też taką piosenkę emocjonalną, też, która w tekście mówi o miłości dużo. Tak samo do następnych marzeń o tych pieniądzach, to też piosenka cała jest składająca się ze słów pieniądze, pieniądze, pieniądze. I do marzenia ostatniego, czyli tego sławy modelki, no to też ta, charakter tej piosenki właśnie bardzo przypominał taki wybiegowy. No i tym się kierowaliśmy, jeżeli chodzi o muzykę do choreografii. No i teraz ja powiem w skrócie muzyce od do całego przedstawienia. Ogólnie ja ją w miarę ustalałam. Brałam też pod uwagę linię dźwiękową, czy ona będzie pasować do danej sceny. Na samym początku było takie wprowadzenie. Uznałam, że ta piosenka Elixir of Life tak wprowadza nas w ten świat taki trochę bajkowy, trochę realistyczny. Tak naprawdę najbardziej podobała mi się piosenka przy Sinobrodem, która zaczęła lecieć w środku jego wypowiedzi. Ona po prostu, uważam, że podkreślała naszego Sinobrodego. Czy ty miałeś jakąś wcześniej styczność z teatrem, czy coś, bo jakby rola, którą zagrałeś, no zmiotła nas tutaj wszystkich. Z Sinobrodem, znaczy to bardziej wynika z, po prostu z mojego niezaznajomienia z tą bajką. Ale też gdzie, jakby, gdzie udała się twoja postać, przepraszam, że tak powiem, dziewczyna z kwiatami. gdzie udałaś się, kiedy rozmawiałaś właśnie z Sinobrodem? Czy to była twoja głowa, czy jak to wyglądało? I jeszcze, dlaczego była to taka muzyczka, to piano? Bo jakby to było takie bardzo rzewne i trochę nie zrozumiałem zamysłu, bo no, no bardzo nie zrozumiałem trochę tego. A która muzyka? Ta, jak kurtyna była zasunięta i po prostu takie smętne pianino. Aha, łzawe, wiem, bardzo. Sinobrodego, gdzie udała się twoja postać? Ja uważam, że udała mi się gdzieś tam moją podświadomość, że tak naprawdę ja już mam spełnioną kobietą, można tak powiedzieć, która osiągnęła pracę i ona nie marzyła o niczym innym. Po prostu już ma tą pracę i ona teraz do końca życia będzie się po prostu doskonalać. Ale chodzi o to, że ja też miała inne zainteresowania, o czymś innym marzyła, no i myślę, że właśnie udałam się taką moją przestrzeń, w której już po prostu była całkowicie wyczerpana, nic już tam nie było. Drugie pytanie odnośnie tej smętnej muzyczki, która leciała, to tak, ta rodzina jest smutna, nie było na pewno tego widać, ale tu jest dosyć taka poplątana sytuacja rodzinna, bo są córki, które się no, w miarę dobrze dogadują, czasami tam się sprzeczają i tak dalej, jak każda rodzina, jednak ojciec cały czas dąży do tego, tych córek, żeby one były najlepsze. I ta smutna muzyczka wynika po prostu z smutnej atmosfery, która była w tym domu, to ona była taka surowa. Matka, no nasza matka tutaj była kochająca kobieta, która trochę rozweselała nam atmosferę. Tak jak mówię, ojciec wnosił jakby ten chłód do naszej rodziny. I dlatego ta muzyka taka leciała. To ma sens.
pytanie odnośnie reszty marzeń. W sensie, czy to było ukazanie przyszłości tych dziewczyn pod kątem spełniania marzeń? Czy to były ich marzenia w głowie teraz? Bo nie do końca zrozumiałam, czy my się przenosimy w czasie w tym momencie, czy jesteśmy cały czas w teraźniejszości? Okej, okay, to jeszcze mam pytanie odnośnie narratora. Jaką on tak dokładnie pełnił funkcję? Tak, narrator, jakby on pełnił funkcję trochę wytłumaczenia sytuacji, jakby zapoznania z całym przedstawieniem. On na początku tam opowiada o marzeniach, że biedny nie jest ten, kto nie ma grosza, biedny człowiek to ten, który nie ma marzeń. Jakby tą całą sytuację, tymi paroma zdaniami wchodzimy w ten cały świat marzeń. Kończymy też cytatem, że marzenia... bo szczęście zaczyna się wtedy, gdy zaczniemy marzyć, a marzenia realizować. I uważam, że tutaj dziewczyny po prostu poprzez taniec pokazały, że one zaczynają już te marzenia realizować. Wątek tej najstarszej córki jest jakby niedokończony. Bo ona uświadamia sobie, że musi wiedzieć, o czym marzy i tutaj te szaleństwo cały czas w głowie, ale uważam, że jest to wątek niedokończony z tego względu, że ona dalej nie wie, co ona chce zrobić ze swoim życiem i nie wie jeszcze, jak to do końca pogodzić wszystko i liczy po prostu na wsparcie rodziny. Dzień dobry, Ewa Nowożon-Pilch, pracownik tej szkoły. Ja mam takie pytanie, bo zobaczyliśmy spektakl, który zagraliście dużym zespołem, wytłumaczyłaś nam, przede wszystkim ty byłaś taką liderką tej konferencji, bardzo wiele aspektów. Ja bym chciała wam zadać takie pytanie, czego dowiedzieliście się tym spektaklem o sobie? Czego dowiedzieliście się o sobie jako zespół? Co każdy z was po tym akurat spektaklu wyniesie do domu i mam nadzieję, że będzie przynosił do Batorego i robił z tym coś jeszcze? Czego nauczyliście się o sobie tym spektaklem? Dziękuję. Dobrze. To tak. Ja uważam, że jako klasa, mimo paru sporów, nie ukrywały, bo dać taką dużą grupą, zrobić takie przedstawienie i wszystkich to zaangażować nie było to 100% proste, ale myślę, że większość z nas po prostu wyniosła tą jedność tak naprawdę z naszej klasy, że jak oni nie będą grać, to przedstawienie nie będzie pełne. I uważam, że wszystkie, że taki gra, to każdy wyniósł takie poczucie, że on należy do tej klasy, że jest potrzebne. Magda Liczna, piąta, bo już niestety.
Ja mam dwa pytania. Myślę, że mogę sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno jest a propos formy, głównie a propos kreacji. Kreacje rzeczywiście no, były ładne, moim zdaniem. Ktoś może powiedzieć, że były piękne, ale mam do was pytanie, czy świadomie decydowaliście się na właśnie kreacje, które rzeczywiście były bardzo duże, wymagały ogromnych zmian, kosztem tempa przebiegu całego spektaklu. Ponieważ my, jako widzowie, spotkaliśmy się parę razy z no, sporawą przerwą, w którą grała elegancka muzyczka niczym z windy, na właśnie poczet tego, że zmienialiście kreacje. Więc teraz to jest pierwsze pytanie. Czy one naprawdę były takie istotne? Czy wnosiły rzeczywiście coś w tą postać? Czy one dawały jakiś wkład w tą postać? Ta postać dzięki temu była jakoś rozwinięta? To jakoś pchało tam fabułę, układało elegancko wszystko jedno po drugim? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, przygotujcie się. Drugie pytanie to jest, czym dla was jest szczęście? Bo w odbiorze tego, przynajmniej ja prywatnie, zrozumiałam, że szczęście jest bardzo proste, takie prostolinijne, jednowymiarowe. Parafrazując pytanie, padło tutaj w spektaklu, że czy ty jesteś szczęśliwa na wszystkich wymiarach, we wszystkich wymiarach, coś takiego. Więc mam do was pytanie, czy traktujecie szczęście jako coś, co można osiągnąć, coś, co w pewnym momencie życia osiągamy, zdobyliśmy to. Czy traktujecie je bardziej jako dążenie do czegoś, dążenie do jakiegoś celu? I to jest w sumie tyle. Czy rzeczywiście, jak traktujecie szczęście, czy to jest coś, jak nie wiem, pieczątki na karcie lojalnościowej, co można sobie przybić i dziękuję, osiągnęłam, mam? Czy to jest jako pewne dążenie? Bo w odbiorze zrozumiałam, że to jest właśnie jako coś, co osiągniemy w momencie, kiedy na wszystkich rzeczywiście aspektach będziemy szczęśliwi. Co to znaczy, nie wiadomo. Ale pytanie, czy można być szczęśliwym, nie mając tego szczęścia we wszystkich aspektach? Skomplikowane, ale docieramy. Dwa pytania. No to odpowiadając na pierwsze pytanie, ten czas, przez który kurtyna była usunięta, był poświęcony na wnoszenie dekoracji, nie na przebieranie. Bo było bardzo dużo rzeczy, które trzeba wnieść na scenę i bardzo dużo osób było zaangażowanych, no i nie dało się tego zrobić szybciej. No to analogicznie, czy to było takie konieczne? Naprawdę, czy to pchało do przodu fabułę? Podobnie było z tańcami. Czy tańce rzeczywiście były czymś, co pchają fabułę dalej? Czy one były inaczej? Bo rzeczywiście gdzieś tam kreując jakiś spektakl, mamy na celu popchać coś dalej, coś przekazać, coś do widza, coś mu dać, coś mu ułożyć w głowie, coś pokazać. I właśnie pytanie, czy to było naprawdę na tyle konieczne, że warto było tracić właśnie tą akcję, to tempo, które jest dosyć ważne w tworzeniu? Bez miłości, bez marzeń i bez szczęścia. Dlatego. I
teraz odpowiadając na drugie pytanie związane ze szczęściem, to tutaj uważam, że w tym przedstawieniu są zawarte różne strony tego szczęścia. Z tego względu, że jest zawarta strona, w której dążymy do tego szczęścia cały czas i tu mógł to ktoś odebrać, że w momencie, jak my dążymy do tego szczęścia, to my w tym momencie jesteśmy szczęśliwi. Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że chcemy po prostu, jak sobie w swojej głowie, bo jeżeli my się nie będziemy zgadzać ze swoją głową, z tym, co my czujemy, to nie będziemy szczęśliwi, nawet jeśli inni mogą postrzegać, o, ty jesteś szczęśliwy, chodzi o szczęśliwy i tak dalej, ale to tak niestety nie działa. I tutaj było to pokazane, szczęście to było przez takie rzeczy, przez takie przyszłościowe, że tak to nazwę, modelki i tak dalej, jednak to szczęście my też chcieliśmy osiągnąć, żeby się współpracować jako siostry. My już jakby nie byłyśmy do końca tego świadome, że my jesteśmy już w tym momencie szczęśliwe. Tutaj Julia Kosińska, trzecia duży B oraz Nadia Luboń, trzecia duży B. Chciałyśmy tylko powiedzieć, że mamy słabość do pana, który tańczył Makarenę. Za układy i za tancerki. Myślę, że Batera się bardzo cieszy, że mamy nowe artystyczne dusze pod względem tańca. Na przykład wiem, że w naszej klasie jest trochę wokalu, trochę tańca. Ale co chciałam powiedzieć, czy wy ze względu na to, że spektakl wam się udał, czy planujecie może robić coś dalej w przyszłym roku na przykład? No, może zostawmy to tajemnicą, mówimy to, niech będzie takie napięcie, czy będzie, czy nie będzie. Na ten moment to... Zosia Gabanda, klasa trzecia A, duża. I ja mam pytanie do naszej szalonej babci, czy jakkolwiek można nazwać tą postać. Powiedz mi, na jakiej podstawie twoja postać wybrała sobie te siostry do tego, żeby zaprowadzić je w ten świat ich marzeń, bo w sumie to była taka bardzo pobieżna scena i nie do końca zrozumiałam ten zamysł. Okej, no to staruszka i przedstawia osobę, której nie wolno zlekceważyć. Ona mówi nam o tym, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, zasługuje na szacunek i nie można lekceważyć innych ludzi, nie można lekceważyć ich uczuć. I ona dostrzega w siostrach właśnie układy tej miłości do drugiego człowieka, tego poszanowania. I dlatego w zamian daje im coś wyjątkowego, na co zasłużyły. Oliver Manharek, pierwsza C. Ja mam pytanie, czy a propos tych wrót, czy inspiracją do ich stworzenia był Harry Potter, bo tam też przechodząc przez ścianę był, przechodziło się do tego innego świata, czy to jest po prostu przypadek? To jest bardzo duży przypadek ze względu na to, że drzwi tam się wydawały te puste, tutaj jest to ciepłe, tam coś było i tak dalej, no i wiesz, nie wzorowaliśmy się absolutnie na niczym, to jest nasza wyobraźnia, to co tutaj stoi, ciężka praca, bo te kartony nie chciały w żaden sposób z nami współpracować, dużo razy ją nie chcieliśmy. Laura Kosińska, trzecia, duże B. Jak mówiliście, do waszego debiutu zostały 2 miesiące, a jednak mieliście sporo choreografii. Jak długo je ćwiczyliście? Bo personalnie na mnie wywarły bardzo duże wrażenie, chociaż były nieco niedopracowane. Każdą choreografię ułożyłyśmy w tydzień. Ale to było tak, że umawiałyśmy się, miałyśmy na 9, to umawiałyśmy się na 7 i konsekwentnie przychodziłyśmy prawie że codziennie. Właśnie my w trójkę ułożyłyśmy te choreografie.
takich musiałyśmy... W ogóle bardzo nam ułatwia nasza wychowawczyni z promą właśnie w Brawo! Brawo. Kulturoznawczo-teatralny, więc się nie martwcie, nie przejmujcie, bawcie się, tańczcie. Tyle. Dziękuję. Okej, to znowu gość. Jak atmosfera? Czy wszystko przebiegało bez problemu tak dobrze, czy jednak były jakieś spory? Ogromny szacunek dla osoby, która kręciła kurtyną. Jesteś niesamowita. Druga sprawa, że choreografie naprawdę były niesamowite. Szacunek dla nas również, bo wiem, jaki to, taki to jest wysiłek po prostu, żeby stworzyć tyle układów, zapamiętać je i w ogóle być w tym. A moje pytanie brzmi, w jaki sposób traktujecie ten okres, w którym szykowaliście ten spektakl? Co on dla was wniósł? Jak go wspominacie? Czy chcielibyście może powtórzyć to w jakiś sposób? I to jest pytanie do całej klasy.
Pieszece. Ja chciałam się zapytać, kto robił okładkę, jakby plakat. Kto by myślił, jak powstał ten pomysł, żeby akurat tak, w taki sposób go zrobić? I czy to było czymś obserwowane? Okej, więc... mój może był koncert, ale wykonawcą był mój chłopak. Brawo! Skąd w ogóle taki pomysł na tytuł? Tak naprawdę pomysł na tytuł zrobił mi się w dosyć krótkim czasie. Pomyślałam, że zestawienie tych słów będzie dosyć interesujące, bo na przykład moja babcia odradzała mi, żeby łączyć ze sobą te słowa, bo one są dosyć kontrowersyjne z tym względu, że jak mamy marzymy, to nie zawsze się być szczęśliwi. Uznałam, że są to takie rzeczy, które w życiu każdego z nas są ważne. I szczęście, i marzenia. No i tak to stało. Bardzo szybkie pytanie mam. Ja generalnie jestem szybki, bo ja mam problemy z bieganiem na długie dystanse, także spokojnie. Z innymi długimi dystansami nie mam problemu, kochani, ale... To ja jestem Iwo Wątor, najlepsza klasa tej szkoły, druga, pozdrawiam. Ja tylko chciałbym się zapytać, czy do konfetti po mojej prawie, które nie strzeliło, to tak miało być, czy to tak jakoś wyszło? Dziękuję. Ja myślałem, że tak miało być, to bardzo mi się ten zamysł artystyczny podobał. Bardzo fajne było postanowienie. To dziękujemy bardzo za uczestnictwo, szczęście, marzenia.